Wjeżdża John Cena. Dobra, dzięki śliczne za pionę. Piona w zamian. Suchoklejc. Jeszcze ja, dzięki za 100 bitsów, Kamsino, ok, spiona. Ej, tak nie piszemy, ok. O kurwo, ty! Dobra, zaraz. Pozdrawiam cię, plutko, również. Jo pierdole! Jeszcze knock-up, kurwa, co się dzisiaj dzieje? O, dzięki ślicznie jeszcze za rajda. Ja dzisiaj wygrałem chyba w totka. Nie, ja zaraz fikołka tutaj jakiegoś zrobię. No serio. Dzięki ślicznie, Mati. Dzięki ślicznie jeszcze raz, Patryk. Ja urodziny miałem miesiąc temu. Nie, ta gierka musi pójść na YouTube'a chyba. Dzięki, dzięki. Dzięki Kubox za 8 ziczko. Piąteczka również, byku. Dzięki śliczne. Mimeo WW. Dzięki Shadowfan. Piona za dyszkę. I jak tutaj tak się wykosztowaliście, o, jak się tak wykosztowaliście, to może na zakończenie streama jakieś zagramy Pokemony? 3 jedynki. 3 jedyneczki, tak o. Silver Gold Prisma. Dawaj, 3. 3 jedynki, let's go. I rolujemy to. Zobaczymy, zobaczymy. Ja mam average 5, ale lubię. Nie, ja nie przypadam akurat osobiście. Magiczna chmura, zaraz widzowie tapujemy. Ale Kaisa z Winstreaka, jak hitniesz szybko, to jest naprawdę wpyte. Nie, no tak, to samo powiedziałem. To samo powiedziałem. Kaisa jest mega spoko z dragonami. Tylko że no jak nie masz Winstreaka, to nie wchodzisz w 9, równa się to roll na 8. No i zazwyczaj nie kończy się to zbyt dobrze. Dobra, ja mam Rek'Sai, ja pizgam. Co ja zrobię z Rek'Sai? Myślisz, że Rek'Sai może być carry? Dobra, tu jest Kha'Zix. Tu jest Caitlyn. Nie! Tu jest też Rek'Sai? Najgorzej, tu nie wiem co jest. Ahri, tu też nie wiem co jest. I tutaj też nie wiem co jest. Bo dostawili unity. Dobra, dorzućmy sobie Dryadę. Dobra, weź mi to pokaż. Ona bije magic damage, skalujący się z HP. Kurde, no nie wiem, nie jestem przekonany, nie jestem przekonany. Jakbym miał jakieś te... No pod AP na pewno jej nie zrobię, nie, to nie ma opcji. W ogóle też bruzerów tyle dostałem. Hoj. TG, Keepers, albo Best Friends. Keepersów chyba nie chcę. Armasist. Nie wiem, czy nie brać TG po prostu. Chyba TG wezmę. Dobra, nie, no dobra. Robimy Golda i ogólnie gierka będzie wyglądała tak, że czekamy na kolejnego tego. Czekamy na kolejny unit. No tak, bo tu jest Rek'Sai jeszcze. Ale Dariusz ogólnie mega spoko dropik. Imo. Mega fajny. Mam Malfajcika. No nie, no miejmy nadzieję, że TG nam pozwoli coś pozbijać. Macie miejsce na Nexta? Oj kurde, powiem ci szczerze, że wątpię, Liz. Wątpię. Bo tu się... Tak? Mamy miejsce? Wow. To szok. Nie wiem, było tyle tych donate'ów, że... Ja mam wrażenie, że byśmy musieli grać 5 różnych gier. I to każda w innym składzie. Ale jak widać, nie. Dobra, jest Rek'Sai 2. Nie no, Matakanga wie lepiej, Matakanga wie lepiej. Jak mówisz, że jest, to jest miejsce. W
teorii? Jak? Co? To jest czy nie ma? No i znowu modelki, co się dzieje? Algorytm! Algorytm! Kurczę, ale jakbym z drugiej rolki dostał taką Kindred i patrzcie, jakie tu mam itemki na nią eleganckie. No, byłoby to mocne. Byłoby, było. Imo na Nexta powinniśmy zrobić, że pierwszeństwo mają osoby, co nie grają. Co nie grają w tej gierce, no tak, zdecydowanie. Nie lubię melanży chyba ze stołu. Ale kurde, jak się postara, jakie motki dodał, kurde. Oj, ten sunfire'ek. Oj, tutaj kolejny sunfire'ek. Sunfire'ki mi się nie podobają. Bo biedna Rek'Sai będzie się mniej leczyła z umiejętności. No to w takim razie mamy miejsce. I tylko jedno, tak? Jest miejsce. Kolejny winek. Kurde, nawet się nie spodziewałem, że ja z tego winstreakuję. No chyba, że z tobą. Masz moje słowo. Jak nie bierzemy pod uwagę osób, które obecnie grają, to jest jeszcze miejsce. No i dobra, no i elegancko. Dobra. U, albo Gnara mi daj. Tylko z Gnarem będzie... Chociaż nie, mam Hoya. Miałbym Hoya dla niego. O, teraz banger leci. Dobra, no Gnar. Nie wiem, Suraka. Coś, co zadaje obrażenia. To mój jedyny wymóg. No dobra, Bruiser buildzik. Lecimy z Bruiserami, moi drodzy. Bruiser comp. Pięć osób póki co jest zapisane. A naprawdę masz notes i to wszystko notujesz? To ile osób na Nexta w poksy jest, bo nie wiem, czy rękę da TFT odpalać, czy nie. Jak nie będzie subów, to spoko. Tak, mam kartkę. No dobra, no to to trzeba ugadywać po prostu z Matekangą i tyle. I tyle, i tyle. O, ale Coolbox tutaj proszę też, arkaniści. Co prawda bez frontu, więc to na razie może boleć. Ale później jakiś high roll amumu z tej, z karuzeli. Witam, a co tu jest grane? Witam, Rumcajs. Są grane pokemony. Pokemony, pokemony. Ari. Nice. Nice, nice, nice. Szkoda, że nie da się itemków na to dawać, co? Szkoda, szkoda. Ale ona teraz będzie nadupcała. Dobra, czy ja mam w ogóle szansę tu wy... O, proszę, a tu Kha'Zix nawet wleciał. No nie wiem, mam wrażenie, że na te Sunfire'y przegrywam. Chyba tu największą mam szansę? Chyba, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Oho, no i mamy Sunfire. Dobra, co mamy dalej? Dobra, niech leci to. Nie mam pomysłu, co puszczać. No i właśnie, Sunfire Div. Sunfire tutaj zrobił kluczową różnicę w tej walce. AP Rek'Sai, nowa meta. No, ona bije AP. Dobra, jest postęp, widzowie, bo dostawiłem unity na skalniaki. Mam nadzieję, że to wystarczy.
Ale powinno razem z Towari. Na pewno. No ale jest tu problem, jest tu problem. No bo Rek'Sai to my nie będziemy grali jako carry. Riven też nie. Mam jakieś AP przedmioty. No, kolejny. O, jeszcze blue buffik. Nie, no muszę dostać jakiś AP pionek. AP ludka muszę dostać. No to czekamy do next karuzeli. To jest klasyczne granie w Pokémony moje. Czekasz do trzeciej karuzeli, aż coś dostaniesz w końcu. Tak to zawsze wygląda. Dobra, sell, sell. Sell. No i może jakiś upgrade'ik. Coś może tutaj dostanę. Ten Teges, niestety. No nie mogę slamować nic tutaj. Niestety. Tutaj mamy Caitlyn plus Tristana. O Boże. Gnar, ale Matakanga nie za dobrze dostałaś tutaj. Nie za dobrze. Kurde, ale dobry miałbym zestaw. Shojin, Archangel, Spellcrit. Potężny. Dobra, Ari, ty to skończysz, prawda? Tylko tutaj wleci cecek. No ale teraz bomba. Wykrzyknik DC. Proszę bardzo. Combat Caster, Static, Declaw. Declawa nie chcę. Hermasis. Dawaj Combat Castera. Dobra, zaraz karuzela, ale ogólnie nie idzie źle, bo ja mam 96 HP na tym boardzie. To jest w ogóle dla mnie szalone. Patryk, ty jesteś chyba w niebie, co? Będzie Alunę z karuzeli? Alunę? Nie no, to są Pokémony, to w sumie nie ma co patrzeć, czy jakiś unit jest dobry, czy słaby. To w sumie byłoby spoko. Ale czy jest coś lepszego, co mógłbym dostać do tego boardu? Ja myślę, że niezła mogłaby być tutaj Zoe. I byśmy Zoe sobie rolowali. I może wtedy doszedłby jakiś jeszcze story. Ej, tak co on w ogóle do obrażeń nie dostał? On chyba latarnię dostał, co? Od Thresha akurat. O? Dobra. Czemu tu nic nie ma? Nawet Riven 2. A jak to wygląda z tą Rek'Sai? O, one off, one off. Blisko, blisko, blisko. Ja pierdolę, to jest Gargantum. Ja no nie mogę, nie mogę. Ale Blue Buff Malphite to jest ciekawe zagranie. Na pewno nie tuzinkowe i godne. Godne spropsowania. GG, weź nawet nic nie mów, nic nie mów. Secret Tech? Ty, ta Rek'Sai jest jakaś broken. Patrz co ona wyrabia. Nie, kurde, no było blisko. Ale jak na tego Gnara, no to... Mega dobrze i tak to wyglądało. Ma taką nową metę ogarnęła. Kurde, weź to wrzucaj do neta. Ty,
Było powiedziane, że będzie Alunę. Jest Alunę. Tylko jeszcze, żeby wylądowała w moim teamie. Ale szczerze, wolałbym Lilię. No. Lilkę jakby tutaj zgarnąć do drużyny. I miałbym Blue Buffa jeszcze z tego. Blue Buff Archangel Spellcrit. Ja ją zaznaczę. Może to jest jakaś ukryta mechanika, że ją hitnę. Ja? Serio? Aphelios? No mam Infinity. Potrzebowałbym na pewno jakiegoś łuku tutaj. Oj, za dużo dałem, za dużo wexpa. Na Takanga powinna być podpisana umowa zlecenie. Obejdzie się chyba. O, kurczę, jeszcze to przegrywam. Dobra, to dawa już w ogóle level. Może jakiś Aphelios'ik dropnie. No nie jest źle, powiedzmy, że jak tutaj dostanę jakiś łuk pod Ginzo, to będzie git. Tylko później jeszcze, tak czy siak, będzie potrzebny jakiś apeludek. Chyba, że ja zamierzam dwa prodwowy zrobić, ale no raczej nie zamierzam. Dobra, lecimy dalej z levelem, bo chcemy rolować siódmy. Jak wyglądają te boardy? Volibear akurat też jest spoko. Chociaż ja jakbym dostał tego Kha'Zix'a z pierwszej karuzeli, to ja już bym go rolował. Ale tutaj też trochę kasza na sam front. Nie, to jeszcze Behemoth wpadł, no. Matakanga ma dobry spot, mega dobry spot. O, ale tutaj arkaniści, proszę bardzo, Kuboxa. Samych arkanistów ziomek dostaje. Jeszcze dajcie mu Lissandrę z kolejnej karuzeli, to w ogóle będzie super. Ten Kha'Zix w ogóle nie leci? A, chyba że. A dopiero zobaczyłem tą wiadomość białego lisa. Aphelios, bez kitu. Może? Nie no. Może trzeba spróbować. Jakiś Rabadon, Blue Buff, Aphelios. W końcu ma AP w nazwie. Nie no, ale w sumie nie jest źle. Jakby mam Aphelios'a, mam Bruiserów na froncie. Całkiem okej. No, mam nadzieję, że nie odwaliłem lipy z tymi unitami, że to nie jest za mało. Okej, okay, git. Ale where is Wook? No nie! Czemu taka jesteś, Gierko? Dla mnie. No, chyba trzeba coś zrobić już na Riven. Mógłbym Hoya zrobić ewentualnie. Dawaj Hoya. Dawaj Brambla. I dawaj Protwowa. A z tym czekamy po Ginzo. Jak tu nie dostanę łuku, to nara. Raczej bez atak speed Aphelios będzie useless. Kiedy boksy? No właśnie są grane. Idol, zobacz moje itemy. Patrzę. O! Dużo łuków. Ale... A czekaj, co ty masz na tym gnarze? Betek i Titan, ta? Nie, no w sumie na twoim miejscu też chyba bym czekał na pancerz pod double Titana. Biorąc pod uwagę ten augment, to raczej też bym czekał.
Dobra, to tego... O, w pizdę. A mogłem chwilę poczekać z tymi slamami. Zeslamowałem to dokładnie tutaj w tej rundzie. Fuck. Dobra, no dawaj, dawaj, dawaj. Nawet nie wiem, czy nie chciałbym go sprzedać i zostawić mu Infinity samego. Dobra, nie chciałbym go sprzedawać. Już się obejdzie. To był Infernal Contract i rolka po Aphelios'a 3. Ale to jakby to nie jest ranked. Tu nikt mi nie zbiera Aphelios'a, także... Nie wiem. Imo, branie czegoś na Pokemonach tylko po to, żeby dorolować. Na przykład za... No jakiś gold, jakieś niebieskie duplikatory. No jest słabym pomysłem. Bo rzadko się zdarza, żeby ktoś kontestował twój unit. Więc ja z czasem raczej to tak czy siak rolnę. O kurwa, TG. Pa, zobacz jak leci, zobacz jak leci. To na pewno trzeba wziąć, tylko... No właśnie. To musi na razie pójść tutaj. Kamuczek 2, dzięki wielkie za subskrypcję. Piąteczka dla ciebie, witam serdecznie. Hello, hello. Pozdrawiam. Tylko żeby ci czasu nie zabrakło. Ja to z... Nie, chyba nie. Chyba nie będzie źle. Musiałbym dostać jakiś fajny unitek pod TTG. Dobrze by to w ogóle siedziały Lucky Glovesy w tej gierce. Nie no, priorytetem to jest Ginzo tutaj jeszcze na Aphelios'a i wtedy będzie nice. Wtedy będzie nice. Tylko problemem też będzie to... O! Packa, packa pod Fated. Tylko zabrakłoby jeszcze jednego. Rek'Sai 14k damage'a. No bo ona ma TTG, nie? Ej, co on zrobił, kurwa? Co jest? Okej, no mamy ziomeczka trolującego. Miss? No to napój się ruszacie z tych karuzel. O Boże. Zoe. Zoe dostałem. Dobra, no wrzucimy to na nią. Kurde, szkoda, że się nie da w customowym lobby nikogo wywalić. Ale sprzedał, sprzedał. Tak, sprzedał? Sprzedał. Kurwa, piątka łuk. Dobra, no już zdarza się, zmisował. Ale widzicie, widzowie, to macie teraz nauczkę, że... Nie ma co się kręcić razem z tą karuzelką, skoro i tak nie możecie nic z niej wziąć. Beka. Ziomek sy. Co sobie wziął legendarkę? A chuj wezmę. Śmiesznie, śmiesznie. Czy ja mam szansę na wina? Ja chyba dam luz. Tak, tak coś czuję, że luz to będzie. Każdemu może się zdarzyć? Może się zdarzyć. A to Sochotenki wziął! Nie, mordziu! Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego problemu. Ty się niczym nie martw, niczym się nie martw. Każdemu może się zdarzyć. Nic naprawdę się nie stało. Gdybym wiedział, że to ty, to bym, wiesz, nic nie mówił.
Żart, 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 bo zaraz znowu powiecie, że będziecie mnie wyzywać od jakichś tych łachudrów. Nie mam problemu, daj donate'a dla idola. Nie, nie, nie. No trudno, trudno. Ważne, że sprzedał. A już pierwsze, co pomyślałem, to, że wzięliśmy jakiegoś trolla do lobby i że nagle w pewnym momencie gry zacznie się, wiesz, grać normalnie, tak jak chce. A widzisz, piwko nie można, piwko nie można. Widzisz, co się wtedy dzieje. O, teraz to dostała itemy. Ej, też tak macie, że macie TG bez augmentu Lucky Glovesy i na rundę neutralną dostajecie jakieś giga totalnie OP itemy, a jak walczycie z przeciwnikami, to dostajecie jakieś gówno? O, mógłbym przerolować itemy ewentualnie. Ty, ale w sumie te na froncie można zostawić, a te sobie zrolować. No i mo dużo lepsze to będzie. Dobra, to do sela i rolujemy dalej. No, chyba szybciej Zoe tutaj będzie niż Aphelios. Chujowy ten Gnar? Nie no, Gnar na poksach powinien robić totalne oro. Wow, tutaj mamy nawet Thresha na trójce. Dobra roleczka poszła. Z piwkiem nawet trzeba. Ej, nie pinguj mnie, gościu. Wow, Rek'Sai! Już w ogóle o niej zapomniałem. Dobra, dwa off. O, i takie itemki to można dostawać, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, szukamy Needlessa. A z tego pewnie full item po prostu na Riven. No fajnie, jakby miał jeszcze hitnął też na trójkę, żeby był główny tank. Oj, ale tu jestem źle. Ty, wykrakałem to? Naprawdę Kubox dostał Amumu? Do tego bolidu? Patrz jego board. On ma 3 arkani z porcelany i Wardena. No mogę się założyć, że jak tu będzie jakaś Lissandra, to jeszcze ją dostanie. Dobra, to Kubox winner. Myślę, że tak. Ale ziomek wziął Know Your Enemy. Na Pokemonach. Know your enemy. No ale na szczęście unity oddały. Ma zbyt mocny board jak na Pokemony. No ma potężny, ma potężny. Dawaj! Dawaj! Oj, gówno. Dobra, czyli tutaj mamy totalnie odklejony board zwycięzcy. Tu mamy dobry front. Ale to jest Lilia, także też fajnie. Tu jest... O, Heaveny, Soraka. Też fajne. Tylko nie wiem, czy Soraka akurat jest mocnym unitem. Tutaj nie siadł ten kolejny... Bramble. Nie Bramble, tylko Titan. Sorry, sorry. No ale Gnar to Gnar, prawda? Egzekucja została dokonana. Nieźle, nieźle. Ale dobrze, że wyeliminowaliście tego.
Kłoko. Dobrze, że go wyeliminowaliście, bo by Siomek sobie wziął Lisandrę. Ale może i lepiej. Kubox by jej nie dostał wtedy. Można zagrać Nexta. Jak masz sobotę, masz pierwszeństwo. Tak, Matakanga się zajmuje ogólnie tym. Kolejny kul... Ty, to jest story! Ha, ha! Hu, hu, ha, ha! Pozdro! Pozdro, pozdro! Kurde, chyba atak speeda wezmę. Ej, a... Ej, skąd ja mam te itemy? A, dobra, bo tu już był full item, okej, okay, dobra, 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 wszystko jest git. A jeden miałem już wcześniej, dobra. Ty, ale dostałem story, mam jeszcze trzech bruzerów, też w sumie trochę XD. Też ładnie siadło. Redemption. Redemption, redemption. Może być. Dobra. Czyli jeszcze potrzebuję dwóch Riven i trzech Zoe. Ktoś ma takie same unity? Nie. Nie ma, nie ma. Myślicie, że jestem w stanie konkurować z Kuboxem? Czy steel za słaby ten front? Czy board? No, już go wykończacie. Dobrze! Dobrze, dobrze. Może być ciężko, mówicie. Jak się nazywa nutka, co leci? Już ci mówię, widzu. To się nazywa Nie ma mnie od Gipsa. Taka to nutka. Dobra, jedna. Jedna Zoe. Okej, pozdro. A w sumie dostawię sobie Rek'Sai, bo ona daje CK. Kurczę, chciałbym bardzo jeszcze tą Riven na trójkę. O, Galio. O, no, jedna. Jedna, jedna, jedna. Full Redemption ten. Dawaj. Bo w sumie nie mam nic już do brania poza frontlane itemami. A, tu się w ogóle jestem źle ustawiony, jeżeli chodzi o Kuboxa. Bo mi Lux zbija Feliosa. Lubisz Gipsa? Wiesz co, na co dzień nie słucham, ale jak już leci, to spoko. Spoko, spoko jest. Wydaje mi się, że utalentowany artysta. Nawet bardzo. Ale na co dzień nie słucham. Dobra, wygrałem na Kuboxa. Wygrałem na niego jednak. Nice, nice. Się ustawia pode mnie, nie mogę. Pierwszy raz przestawiłem swoje unity w tej gierce. Jak znowu?
Tak mi się przynajmniej wydaje, że pierwszy raz zmieniłem ustawienie. Dobra, chyba mamy zwycięski board. No fajne, fajne to jest. To co, jeszcze Sylas z karuzeli po czterech bruzerów. I let's go. Dobra, Robsy i chat, uciekam. Dzięki za dzisiejszy zajebisty streamek. Do następnego, siemanko. Dzięki śliczne również za obecność i za wsparcie, Patryk. Trzymaj się, trzymaj się. Widzimy się w piątek. Piąteczek, piąteczek, tak jest. O! Ach. Too late, too late. No i tutaj już na przykład gorsze ustawienie. Gorsze, gorsze. Nie, ale bije to potężnie. Nawet jak już mi się wyczerpuje front, to nie wiem, to Zoe za Feliosem walą taki damage, że elegancko sobie kończą. O, porcelanka dla Kuboxa, no elegancko. Co ja bym stąd chciał? Czekaj, jest jakiś bruzer? Nie ma bruzera. Nie wiem, Irelia po prostu, albo Azir? Nie wiem. W sumie wszystko jedno. Lisin. Lisinek spoko. Czekaj, to jest kraftowalny emblem. Co ja bym mógł z tego zrobić? Driadę. Driadę. I tyle. Dobra, ale to już skipniemy, bo to już bez przesady. Nie będziemy rozbijać banku. Albo cztery story? Tylko cztery story to wiesz, nic mi nie zmienia. Szkoda, że bruzera się nie da skraftować. Bruzer był tu najlepszy. Nie no, wydaje mi się, że driada. Tylko, że ta driada nie jest stakowana, więc też za dużo value z tego nie wyciągnę. Umbral. Ja z Kuboxem się tu nadupcam. Albo może kolejny Galio. Wiecie, jaki jest plan tutaj, nie? O, ale zhajrolowałem itemy, zhajrolowałem itemy. Polis, polis. Plan jest taki, żeby rolować... Aha, Kubox się tu zabezpieczył na mój plan, to cwaniaczek. No, to jest dobry gracz, to jest dobry gracz, on pewnie dużo odcinków moich ogląda. Kappa. Kurde, no gdyby nie ta Lux. Przecież czekaj. Ach, ile? 95, fuck. Dobra, zawsze może być to Galio. Galio 3. Galio 3 jest moim winconem tutaj. Raczej, no nie wiem. Jeszcze ewentualnie ustawienie i high roll tych TG. On też ma Lisina. No właśnie wiem, że tutaj trzyma. Zwróciłem na to uwagę, ale jest jeszcze Galio do zrolowania. Poza Lee. No, double trouble, gramy. No nie, znowu Umbral. Fuck. O Boże, co to za rolka? A, boli mnie kurwa w oczy.
Dobra, gargoyle. No nie da mi nic, kurde, ten umbral wstrętny. Nie, to jest jeszcze Illaoi 3. Nie no, Galio 3. Tylko, nic więcej. Nic więcej, absolutnie. Okej, okay, dobra, GG. Dobra, tak się skończyła pierwsza gierka.